Witam serdecznie. Pokażę Wam dzisiaj zabawki firmy Ludus. Bardzo oryginalne patenty na łączenie elementów i na budowanie bardzo wielu konstrukcji. To jest na przykład budowla, która nazywa się 3D Link. Mamy tutaj trzy rodzaje elementów. Są to kwadraty, trójkąty i jeszcze takie łączniki małe. Budujemy każdy rodzaj przestrzeni. Możemy tutaj zabudować, wymyślić budowlę. Jeszcze fajną rzeczą jest to, że budowle są dosyć mobilne i te elementy mogą się nakładać na siebie, możemy je przebudowywać w trakcie pracy. Delikatny, matowy plastik z napisem Ludus na poszczególnych elementach. Bardzo przyjazne, świetne dla przedszkolaków, super do przedszkola, ale właściwie możemy projektować na tym nawet modele mieszkań. Kolejną zabawką to jest miszmik. To jest dzieło wykonane z tych klocków. Kociak, który też może posiadać pewną mobilność, bo zobaczcie, te elementy się ruszają. Jest zbudowany dzięki skręceniu takich elementów. Więc mamy tu po prostu śruby z nakrętkami i różne elementy, które mają otwór koła, w które ta śruba wchodzi. No i śrubę jakby mocujemy w dowolnym miejscu, skręcając na dowolną szerokość. No, jest kociak, ale tych wzorów do ułożenia jest oczywiście nieskończenie wiele, tyle ile wyobraźnia twórcy jest w stanie wykombinować. Tu mamy zestaw Arkozo, to to opakowanie, a w nim jest jeszcze dużo więcej, pokażę Wam, bo nie tak, że to tylko kilka, bo to jest cały tłum zwierzaków. O, proszę bardzo, cały tłum. I te zwierzaki mają... Charakterystyczną rzeczą jest to, że mają chwytne na przeciwległe rękę i nogę. No i możemy z nich budować najróżniejsze kombinacje akrobatów. Patrzeć, czy konstrukcja będzie stabilna, co się musi stać. Jeszcze są do tego dodatkowe koła, tak więc jakby ja buduję taką piramidę z żywych zwierząt w dowolny sposób. Ale tutaj pierwsze takie umiejętności, pomijam, że manualne, także trzeba to wykombinować sobie, co tutaj, jak tutaj można połączyć te rzeczy, żeby budowla się nie rozsypała. Budowla się rusza, przemieszcza, może też runąć. No ale trzeba wykombinować całe takie, zobaczcie, ile wyobraźni przestrzennej trzeba w to zaangażować, żeby zbudować coś, co ma niekonwencjonalny kształt. Myślę, że Gaudi byłby dumny i chętnie by ćwiczył na takich zabawkach swoje umiejętności. No i ostatnia rzecz serii, myślę, że takie najbardziej rozwojowe klocki. Popatrzcie jeszcze na opakowanie. Zabawka jest od 5 do 99 lat. No i to mi się bardzo podoba. Można z niej zbudować wszystko, nawet rower. Ops. No to jest, myślę, naprawdę czad. Każdą konstrukcję. I teraz tak, z czego ona jest zrobiona? Zobaczcie. Mamy tutaj takie elementy. Kierownica. To wszystko jest mobilne. Mniejsze, większe łączniki, koła, no naprawdę szaleństwo. Opakowanie podpowiada jeszcze wiele konstrukcji placów zabaw i innych elementów. No cóż, no życzę kreatywności, bo przy samym przygotowaniu tego odcinka nieźle się bawiłam i starałam się ułożyć. Muszę powiedzieć, no zaangażowałam się w to budowanie i sprawiła mi ona dużo przyjemności, której również Wam życzę.